Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem. Tak, będę nagrywać przez swój weekend. Mamy wtorek, 14 sierpnia, godzina 6:32, jak możecie zobaczyć, a ja właśnie skończyłam swój trening i chcę Wam pokazać, co takiego ciekawego robiłam od 5:20. Tak, o 5:20 rozpoczęłam jazdę na rowerku w domu, przejechałam 24 km i spaliłam 411 kalorii. Taka mała moja aktualizacja treningowa. Ogólnie uwielbiam ten zegarek sportowy, to jest Garmin Vivo Active HA3, jeśli się nie mylę. Świetny prezent, dostałam go właśnie na urodziny i vloga z urodzin mogliście zobaczyć. Uwielbiam ten zegarek i w ogóle się z nim nie rozstaję. Zdejmuję go tylko wtedy, kiedy się ładuje. Ładnie wygląda, ma biały pasek, jest bardzo kobiecy i ta tarcza też jest fantastyczna, wszystko na niej widać. Dajcie znać, czy może chciałbyście recenzję tego zegarka, może coś takiego dla Was przygotuję i nagram. Piszcie w komentarzach. A ja teraz idę się wykąpać, ogarnąć i podejrzewam, że spędzimy ten weekend razem. Nie miałam zamiaru nagrywać vloga, ale jakoś tak postanowiłam coś zrobić, bo nie będę żadnych filmów nagrywać, a fajnie by było się do Was odezwać w ciągu tych kilku dni. Powiem Wam, co u mnie słychać, zobaczycie, co będziemy ciekawego robić, więc zostańcie i oglądajcie dalej. Tak wygląda nasze śniadanie twarogowe. Marcinie, cieszysz się, że masz naleśniczki? Miam. Naleśniki wolne, zawsze na propsie. I do tego kawka, oczywiście. Marcin zrobił kawkę, ja tak nie potrafię. Jest tutaj. O, to moja, w moim pięknym kubeczku. I jakie mamy dodatki? Syrop klonowy. To jest z pralinami. Nie próbowaliśmy, zobaczymy. Dżem czereśniowy i masło kokosowo-orzechowe. Bardzo dobre, to polecamy. To wypróbujemy. Maciej, chcesz zrobić test smaku? Nie, później. Nie stresuj się, kawkę wypijesz. Chodź. Chodź, spróbujesz. No nie nagram cię, nie martw się, nie pokażę ciebie od rana jeszcze. No, spróbuj. Ale... Spróbuj, gdzie ci smakować. To są naleśniki twarogowe. Pierwszy raz je robiłam, także... Zobaczymy. Próbuj. Jak sernik trochę. Jak sernik. Sernik? Serio? Dobra. Polecasz? Yep. Mhm. Dobra. Pokażę ci? Okay. No serio, jak sernik smakuje. Dobra. W takim razie my szamiemy śniadanie. I życzcie nam smacznego. Pokazuję Wam moje stanowisko pracy. Mam zamiar się teraz pomalować, bo no, mimo że dzisiaj siedzę w domu, to fajnie by było wyglądać tak miarę wyjściowo. I no, ja sobie zawsze tutaj rozkładam chusteczkę i taką drugą chusteczkę nawilżoną, bo tutaj strzepuję sobie wszystkie cienie. Nie chcę, żeby to mi się, żeby mi po prostu toaletka się pobrudziła. I tutaj mam kosmetyki, które będę używać. Jako bazę użyję Benefit The Professional. Korektor to będzie MAC, prolonguje concealer, zwłaszcza na cienie pod oczami i na wszystkie moje niedoskonałości. Jako podkład dzisiaj użyję ten podkład z Lumene, Matte Foundation, bardzo się polubiliśmy i jakoś nie mogę przez ostatni tydzień, dwa tygodnie rozstać się z tym podkładem. No i puder to będzie Estée Lauder i ten puder nazywa się Perfecting Loose Powder, kolor Translucent. Więc to teraz sobie nałożę na twarz. Tutaj mam swoje pędzle, gąbka i mój statyw. Tak to będzie wyglądać. Więc co? Zaczynam malowanie. Jak widzicie, kochani, mam już na sobie makijaż pełny, minimalistyczny. Tak, troszeczkę podkreślone oczy, wytuszowane rzęsy, troszeczkę różu, rozświetlacza. I dzisiaj właśnie używałam tego podkładu Lumene i używam go już od jakichś
2 tygodni, coś takiego, i jestem z niego w miarę zadowolona, lubię go, ale jedna rzecz, która mi się nie podoba, to to, że po kilku już minutach zaczyna się twarz delikatnie wyświecać. Zobaczcie, mimo że nałożyłam puder i już używałam ten podkład z kilkoma różnymi pudrami, to za każdym razem jest tak samo. Zapomniałam nałożyć bazę, którą wam pokazałam na początku, ale no nie, może z bazą by było troszeczkę lepiej. Na co dzień bazy nie nakładam, jedynie na jakieś większe wyjścia. Nos mnie zaczyna swędzić. I ogólnie makijaż mi się podoba, jest taki minimalistyczny, taki codzienny. I tak, chciałabym jeszcze powiedzieć, aha, czy chciałbyście może test na żywo tego podkładu, jak wygląda na początku, co o nim myślę, bo to jest taki dość popularny produkt, zauważyłam, że jest go dość dużo na YouTubie, sama kupiłam go pod wpływem YouTuba i jeśli macie ochotę, to piszcie mi w komentarzach, chętnie taki film do was nagram. Nagrywam cię. Dobra, teraz już nagrywasz. Nagrywam cię, cały czas cię nagrywam. Mogę cię nagrywać? Mogę. Mogę twoją twarz pokazać w internecie? A, to już wiesz. To już inna kwestia. A mogę czy nie mogę? Poczekaj, to też jest nagrane. No dobrze. To też będzie w internetach. Super. Cieszysz się? Cieszy mnie to niezmiernie. Bardzo? No. Wyturaliśmy się z domu. O godzinie 19:26 tak. Jedziemy. Seans się zaczyna za 4 minuty. Jedziemy na Mission Impossible. No to jest takie Mission Impossible, zdążyć, no. Nie, zdążymy, bo w głodę zaczyna się seans, ale 20 minut trwają jeszcze reklamy. Więc powinno być spoko. Cieszysz się, że idziesz do kina? Idziemy na Mission Impossible, zobaczymy, czy rzeczywiście jest takie fajne. Słyszeliśmy, że tak, że jest warto obejrzeć ten film, że jest ciekawe. Maciej mi obiecał, że jutro pojedziemy gdzie indziej, zobaczymy, czy się wywiąże. Ty to jesteś podstępna. Zobaczymy. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie mamy jechać, to oglądajcie vloga dalej. A jeśli chcecie wiedzieć, z jakiego powodu tam pojedziemy, to... To i tak się nie dowiecie. To długa historia. Zobaczymy, czy się wywiąże mój mąż z tego, co powiedział wcześniej. To będzie ciekawe. W przeciwieństwie do niektórych, ja ze swoich obietnic się... Zobaczymy. Ja ze swoich... Będzie ciekawie. Wskaż mi jedną obietnicę, z której się nie powinna. No, jedną. Nie mam czasu na to, żeby teraz więc dajcie znać, co wy ostatnio oglądaliście ciekawego. Jakiś ciekawy film. Teraz w kinie. Co jeszcze jest w kinie takiego? Jednego? Festiwal ma być. Nie, festiwal to jakoś mnie nie kręcą takiej imprezy. Iść do kina, żeby oglądać, jak inni imprezują, to tak trochę średnio. Ty chcesz iść? To będę spać. Tym razem ja będę spać na kinie. Więc tak, damy tak znać. Jak spać, bo to jest tak. Jaki to był film? Ten o takiej imprezie. Wiem, o którym ci chodzi. Ten, co tam taki fajny kawałek tam był. No wiem, o którym film ci chodzi, ale ja spałam na tym filmie, w ogóle nie wiem, nawet nie pamiętam. To właśnie jest coś w tym stylu, może brytyjskie. No, więc dajcie znać, jeśli oglądaliście coś ciekawego i my się odezwiemy po filmie, damy znać, czy nam się podobało. Nie? Tak jest. Właśnie. 3 godziny później. Panie Marcinie, jakie wrażenia? Jak się film podobał? Od 1 do ilu? Od 1 do 10. Słucha? To tak około 4, 5 może. 4, 5. Czwórka taka, no, mocna czwórka. Film mnie zachwycił. Nie. W ogóle. Spodziewaliśmy się czegoś o wiele, wiele więcej. Słabo. Chyba, że to 3D popsuło cały efekt, ale wątpię. Ta fabuła też nie była jakoś super ekstra powalająca. Okay, i troszkę się rozciągało w czasie. Impossible niby, no ale...
zasady też nie można sobie zrobić. I troszkę za bardzo cały film się rozciągał w czasie według mnie. Akcji troszkę było, ale kurczę. Słabo. Spodziewaliśmy się i oczekiwaliśmy czegoś więcej, a tutaj. No. Także no, jakoś szczególnie nie polecałabym Mission Impossible. Fallout. Trailer był w spoko, ale. Trailer? Ale właśnie jak za trailer. Tak więc teraz idziemy już do domku. Na 23. Nie? Idziemy do domku, idziemy spać. Odezwiemy się jutro? Pewnie tak. I pewnie odezwiemy się jutro. Także. Pewnie pójdziemy na zakup. Także czekajcie do jutra, bo jutro będzie ciekawie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może być naprawdę, naprawdę fajnie, więc do jutra. Jutra? Jutra. Nie mam nic do powiedzenia. Jak to ty nie masz nic do powiedzenia? No nie mam. Ty zawsze masz coś do powiedzenia. Ty zawsze masz coś do powiedzenia. Nie, tym razem. To nie. Z kawy jeszcze nie wypiłeś. Dobrze, mamy środę, godzinę 9:00. My już od rana na nogach. Dziewiątą. Od rana na nogach. Miałam wizytę u ortodonty, bo niestety drugi retainer mi się złamał. Nie? Ból? Tak. Smuteczek? Smuteczek. Smuteczek, a teraz jedziemy. No, troszkę po kieszeni. No ale będą już dwa takie porządniejsze, więc tak. Retainery trzeba na nie uważać. Pamiętajcie, jeśli macie, to słaba rzecz. No, a teraz jedziemy do innego miasta. Drugiego i pojedziemy do centrum i chyba jedziemy na kawę. Potrzebujemy kofeiny, czyli to, co lubimy najbardziej. Kofeiny. A potem tak, kofeina, a potem zobaczymy, jak nam się dzień rozwinie. Wielkie cappuccino i wielkie waniliowe latte. Zobaczcie, jakie to jest dusze. No to macie, tylko że ja jestem leworęczna, więc... Cheers! Chcę pokazać swoje outfit, jak ładnie wyglądasz. A co tu masz? Mąż? Out of the market. Out of the market. Fajnie ci słodziek. No come on Maciek, wygraj mi jednorożca, proszę cię. Wygraj mi jednorożca, chcę jednorożca. No wygraj, wygraj, wygraj. Ty wygrałeś? Ja. Wygrałeś? Mówiłem, że to jest scam. Przegrałeś? O, przegrałem. Przegrałeś dwa funty? Nie jestem dobry w koszu. Nie jesteś z tego dumny? Nie. Ciągnijmy. Nie jesteś z tego dumny? To nie jestem. Twój najlepszy dzień? Nie jest mój cup of tea. Jak się czujesz po kawie? Lepiej? Lepiej się czuję po kawie. Lepiej? Lecimy dalej? Czuję, że masz energię? Potrzebuję jeszcze tak dwa rzuty i trafię, za trzecim trafię. Dobra, mogę ci postawić jeszcze dwa rzuty, jak chcesz? No. Dobra, lecimy dalej? Lecimy dalej, dzisiaj będzie dobry dzień, nie? Będzie dobry dzień. Dobra, lecimy dalej. Zobaczcie, gdzie mnie mąż zabiera. Marcin, nie patrzysz jeszcze? Co, ja? No, nie patrzysz, mnie tam zabierasz? A dlaczego? Spoko. Tak więc tak. Zobaczymy, co ciekawego. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta, ale wczoraj... Wczoraj to mówiłeś? Powiedziałem. A mówiłeś, nagraliśmy to, jak to powiedziałeś? Ja obietnic złożonych dotrzymuję.
kolory, są tylko żółte? Ja to rzucę do samochodu. Nie wiem, a są tylko żółte? Są żółte, a o resztę trzeba staw pytać. Czekaj, na 11. Czekaj. Tu masz taki. Nie, tylko swojego to ja nie chcę. Turkusowy, turkusowy, turkusowy. Tylko turkusowy. O resztę trzeba pytać staw, było napisane. Czyli trzeba pytać. A te podnóżki? A te podnóżki, już patrzę. O Jezu, Jezu, tutaj wyglądają nasze zakupy. Zobaczcie, kupiliśmy niebosy. I czekam na mistrza. Gdzie on się podziewa? Czekamy, czekamy, czekamy. I jest zwycięzca. Jest jedzone. Jest jedzone, jest zwycięzca. To co tutaj masz? Dwa hot dogi. Jeden będzie jeden normalny. Będziemy próbować te smaku? Dobra, to lecimy do samochodu i potem się odezwiemy. To który to jest Nie mam pojęcia. No teraz masz za zadanie, żeby odkryć. Jaki masz, wegański czy nie wegański? Wegański. Wegański. Nie, dobre, nie? Smaczne. Nie, polecamy. Polecamy za 50 pensów fika. Magda szczęśliwa. Magda najedzona, Magda szczęśliwa. Dobra, to teraz jemy zwykłego chyba. Tam będą wiele lepsze, smaczniejsze. Nie ma to jak jeszcze hot dogi na parkingu w samochodzie Wika. To jest jak do McDonalda, jedziesz? Jedziesz na parkingu. Okej, kochani, hol zakupowy spożywczy z IKEA. Zobaczcie, ale tutaj są tylko dwie rzeczy, więc nie będzie tego naprawdę dużo. Co tutaj takiego ciekawego mam? Otóż nic innego jak te słynne klopsiki. Klopsiki, meatballsy. Ile ich tutaj jest? Mam tutaj kilogram, a ile ich jest? Patrzcie, to jest tutaj zapisane. Nie wiem, chyba nie. Ale kilogram klopsików i to na pewno się użyje. Nie wiem jak wy, ja je bardzo lubię. I do tego kupiliśmy sos, ten pieczeniowy. Tak on wygląda i oczywiście nie obyłoby się bez dżemu. Dżem też zakupiliśmy, bo no ja bardzo lubię to słynne danie z IKEA. Bardzo nam smakuje, a wiadomo, ziemniaki to file ziemniaczane można zrobić samemu. Ile mnie to kosztowało? 8 funtów. Możecie zobaczyć. Meatballsy, te kotleciki kosztowały 4,50. 2 funty za sosy pieczeniowe, tak? Nie, 2 funty za dżem, a 75 pensów za jedno opakowanie sosu. Więc taki haul spożywczy z IKEA, a za chwilę będziecie mogły zobaczyć, po co tak naprawdę tam pojechaliśmy. Musimy rozpakowywać, Maciej się już za to zabiera. Gotowy jesteś? No. Troszkę tu będzie jaśniej, ale niestety nagrywamy delikatnie po słońcu. Bywa, takie warunki. No, lecimy. Końcowy naszego nowego hotela. Patrzcie. Podoba się? Kciuk w górę, jeśli tak? Mi się bardzo podoba. Jest super. Ekstra. Idealny będzie na jesienne wieczory. Dobrze, kochani, to przyszłam się z wami pożegnać. Będzie to koniec vloga. Godzina, którą mamy godzinę? 17. Godzina 17. My teraz właśnie skończyliśmy montować ten oto piękny fotel, nasz nowy nabytek. I jestem mega zadowolona i szczęśliwa. Dziękuję, mężu. Super, więc jesienne wieczory już wiem, gdzie będę spędzać. Tutaj będzie mi mega wygodnie i przyjemnie i dobrze mi się będzie pracować, to na pewno. Zapraszam was na Instagram. Kciuki w górę, jeśli vlog wam się podobał. Będzie Marcinowi na pewno miło, jeśli zobaczy kilka ładnych kciuków w górę. Nie? No. Nie muszą być ładne.
Starczy, że będą w górę. Dobrze, to my uciekamy. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! Pa! Pa, pa.